52-letni obecnie Vadim z L używał jeszcze jednego nazwiska – Ruslan Hadżajew. Wspólnikom, wrogom i policjantom znany był jednak bardziej jako Willy, szef gangu dokonującego brutalnych napadów. Ten łotewski przestępca od dziecka fascynował się gangsterami z lat 30. Z uwielbieniem oglądał stare filmy, których scenariusze służyły mu potem za wzory do organizowania napadów. Pozował na Ala Capone. Nosił garnitury w prążki i stylowe kapelusze. Palił grube cygara i pokazywał się w asyście ochroniarzy. Swoją bandycką karierę zaczynał na Łotwie, gdzie za liczne napady z bronią w ręku otrzymał karę 13 lat pozbawienia wolności. Odsiedział jednak niewiele. W 1993 roku zbiegł z więzienia i przedostał się do Polski. Do Trójmiasta ściągnął go Białorusin Walery Zajcew, drobny przestępca mieszkający w Sopocie przy popularnym Monciaku. Zajcew, pomagając Williemu, nie wiedział jeszcze, że sam wykopał sobie grób. Jak się bowiem okazało, mieszkanie przy reprezentacyjnej ulicy nie było zapisane na niego. Hadżajew postanowił więc pozbyć się Białorusina, a następnie sprzedać jego lokum. W plan zabójstwa Zajcewa wtajemniczył kilku najbliższych współpracowników. Łotysza o pseudonimie Pyton, byłego karateka i człowieka od mokrej roboty, Litwina Riczkę, swoją prawą rękę oraz Ukraińca o pseudonimie Alex. Fakt, że Białorusin mieszkał wraz z kobietą i 11-letnim synem, nie miał dla niego żadnego znaczenia. Willy uznał, że trzeba zlikwidować wszystkich. Pod pretekstem wspólnego grilla wywieziono rodzinę za miasto, a następnie zastrzelono małżeństwo. Na chłopca zabrakło naboi, więc kolbą pistoletu zabił go Pyton. Wcześniej bandyci, nie mogąc zdecydować, kto ma pozbawić życia chłopca, postanowili ciągnąć zapałki. Padło na Alexa. Jednak w czasie akcji mężczyzna nie zdołał podjąć się zadania i wyręczył go Pyton, bezwzględny morderca o twarz dziecka. Mieszkanie białoruskiej rodziny bandyci sprzedali za 65 tysięcy dolarów byłemu mistrzowi świata w boksie. Większość gotówki zainkasował Willy. Alex, Riczka i Pyton dostali po 500 dolarów, a tamto potrójne zabójstwo było pierwszą egzekucją gangu. Ekipa Hadżajewa szybko rozrosła się do kilkunastu osób i w latach 1997-1999 dokonała całej serii napadów rabunkowych. Gangsterzy napadali na poczty, konwoje, kantory i hurtownie. Nie gardzili żadnymi kosztownościami. Na ich liście znalazły się m.in. Gdańska Poczta, kantor w Gdyni, hurtownia Żywiec Trade czy kasa ZKM w Gdańsku. Najgłośniejszą akcją bandy Łotysza był napad na konwój pocztowy w Gdańsku, do którego doszło w październiku 1999 roku. W rabunku udział wzięli trzej członkowie bandy, Pyton oraz dwaj Polacy o pseudonimach Kościej i Oko. W zrabowanych workach znajdowało się prawie 900 tysięcy złotych, jednak, jak się później okazało, konwój przewoził łącznie 11 milionów złotych. Ponownie większość zrabowanej gotówki trafia do Uliego, choć w momencie napadu nie było go nawet w Trójmieście. Hadżajew i jego kompanii nie wiedzieli jednak, że osoba, która nagrała im robotę z konwojem, była od dawna policyjnym konfidentem. Niejaki Bazar, który za cynk o transporcie z forsą dostał 200 tysięcy złotych, ukrył swoją dolę i po dwóch dniach od napadu doniósł policjantom, co wie o rabunku. Jeszcze w październiku 1999 roku ukrywający się w Krakowie Willy poddał się operacji plastycznej, schudł 20 kg i przefarbował się na blond. Niedługo po napadzie na konwój w ręce policji wpadł Oko, narkoman, który za udział w akcji dostał zaledwie 10 tysięcy złotych. Szybko zaczął sypać. Po przesłuchaniu go śledczy mieli już pseudonimy i nazwiska większości członków grupy. Jak się okazało, z bandytami współpracował także jeden z konwojentów, który podczas przesłuchań również pękł bardzo szybko. Pyton oraz Kościej w kwietniu 2000 roku postanowili ukryć się na terenie Czech.
Nie wiedzieli jednak, że od dłuższego czasu policja podsłuchuje ich rozmowy telefoniczne. Udali się pociągiem z Krakowa w stronę południowej granicy. Tam ślad się urwał, gdyż pyton zmienił numer telefonu. Jak później ustalono, przestępcy zatrzymali się w Pradze. Pewnego dnia zjawiło się u nich dwóch Rosjan, którzy w prostych słowach poinformowali uciekinierów, że mają na nich zlecenie od samego ich szefa, Williego. Stwierdzili jednak, że nie wykonają go, bo nie chcą ryzykować strzelaniny w centrum miasta, a poza tym już zainkasowali zaliczkę. Pyton i Kościej po pewnym czasie zdobyli fałszywe dokumenty i zaczęli kursować do Niemiec i Holandii, gdzie robili przekręty z VAT-em, co okazało się dużo szybszą i bezpieczniejszą formą zarobku niż napady. W niedługim czasie zgromadzili kilka milionów marek niemieckich i przenieśli się do Liberca. Panowie wpadli jednak przez nieuważność Pytona, który kilka razy dziennie wydzwaniał do swojej dziewczyny w Polsce i nakierował śledczych na miejsce ich pobytu. Obaj gangsterzy zostali zatrzymani na terenie Czech. Podczas kontroli paszportowej wpadł także Riczka. Willy wraz ze swoją dziewczyną o przezwisku Ruda uciekł do Meksyku. Kobieta po pewnym czasie przyjechała do Polski na ślub przyjaciółki i nigdy już do Williego nie wróciła. W czerwcu 2001 roku Kościej postanowił zacząć współpracę ze śledczymi i przekazał informacje o zabójstwach gangu. Opowiedział, jak zginęli między innymi jego byli kompani Alex i Lucky, którzy podpadli szefowi i zostali uduszeni przez Pytona. Dopowiedział także o dwóch białoruskich przestępcach, których własnoręcznie zastrzelił Willy. Śledczy po wysłuchaniu jego wyjaśnień zaczęli przecierać oczy ze zdziwienia, gdyż z niewielkiej bandy dokonującej rabunków nagle pojawił się obraz krwawego gangu z 7 trupami na koncie. Po pewnym czasie zaczął sypać Riczka i wreszcie sam Pyton. Latem 2002 roku wpadła Olga, wcześniejsza partnerka Williego oraz księgowa grupy, która zaczęła układać sobie życie na nowo na terenie Czech. Miała tam pracę, partnera i dziecko. Właśnie spodziewała się kolejnego. Policja we współpracy z FBI namierzyła list Williego do Rudej, 20-letniej studentki, która pozostawiła go w Meksyku, oraz połączenia telefoniczne do matki Olgi. Gangster z Meksyku przeniósł się do Kalifornii, gdzie mieszkał jego ojciec, a następnie na Florydę, gdzie zaczął dokonywać kolejnych przestępstw. Tym razem wyłudzał i odsprzedawał luksusowe limuzyny. Planował dokonać także kolejnej operacji plastycznej, tym razem usunięcia linii papilarnych. Kiedy w czerwcu 2003 roku udawał się na konsultację w sprawie zabiegu, został otoczony przez wozy amerykańskiej policji prowadzącej śledztwo w sprawie wyłudzeń samochodów. Dopiero po zdjęciu odcisków palców okazało się, że to ten sam człowiek, który jest ścigany przez CBŚ za 7 morderstw. We wrześniu 2004 roku został na zasadzie ekstradycji przetransportowany do Polski. W 2009 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego będzie mógł się ubiegać dopiero po odsiedzeniu 40 lat. Pyton także został skazany na dożywocie. On o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 35 latach. Pozostali członkowie grupy otrzymali wyroki od kilku do kilkunastu lat. Olga, była kobieta Williego z zawodu lekarz-pediatra, została skazana na 9 lat za współudział w zabójstwie rodziny Białorusinów. Druga z kochanek gangstera, Maria Esch, znana jako Ruda, została przesłuchana jedynie w charakterze świadka. Historię gangu Williego uważnie śledził reporter Krzysztof Wójcik, który opisał ją w licznych artykułach, a także w książce Policjanci i gangsterzy.